Vice City is 24 karat gold these days. We send someone down to cut ourselves a nice slice. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert i w Sentinelu XS zapraszam was na kolejny odcinek z gry Grand Theft Auto Vice City. Piękne, gorące i jakże urzekające Miami wita nas w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabierzemy się za misję dla Alvareza, czyli jak już wiecie dobrze, to jest ten typek, co zlecił nam tą horrendalnie wkurwiającą, muszę się tak wyrazić, wkurwiającą misję z helikopterkiem. A, zapomniałem, że tu się odpala postacią. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. This guy's my new friend. I never had a friend with a weight before. Dobra, to lecimy na pole golfowe. Ona mnie nazwała idiotą? A? A dobra, ja mam maczetę. Wolę maczetę niż tarsak. Is this me? Nice ass, baby. Ładna pupa. Ja dostanę się tam z bronią. Pójdę z bronią po prostu. Jeszcze się pamięta stare dróżki. Coś wyskoczyło, ale najprawdopodobniej brak w tłumaczeniu. O shit. Dobra, wyskakuje, nie ma co ryzykować. Te serio. Brde. Za typy. Patrz, przejechał mnie. Dobra, trzeba wziąć wózek. Jakoś przewrócić ten wózek.
te... No. Dobra. I pięknie, misja zaliczona. A, podejrzewam, że już wiem, co to była za informacja. Że po prostu mój... po przejściu przez bramkę moje uzbrojenie zostanie zachowane przy wejściu i to chyba tego dotyczyło. Dobra, wolę się przesiąść w to auto. Na razie druga część jest zablokowana. No to już nie jest tak jak w GTA 3, że mogłem sobie wjechać na trawę z pełną prędkością bez żadnych konsekwencji. To już naprawdę wjazd na trawę oznaczał utratę przyczepności i być może poślizg. Ach, nie wyszło mi parkowanie. Tak szybko się nie zapisuje jak GTA 3. Dobra. Więc lecimy po kolejną misję do Alvareza. Nie wiem, czy czasem jedna... Zobaczymy, jaka to jest wersja tej gry. Ale jak to jest na Steamie, to powinno być to naprawione. Bo kiedyś miałem tak, że po prostu jedną misję miałem tak zbugowaną, że... Po prostu grę mi wywalało na cutscence, jak chciałem sobie przejrzeć ją i musiałem po prostu cutscenkę pomijać. I gra dalej po prostu szła, no ale to nie wiem, czy to było spowodowane tym, że może płyty miałem już takie leciwe i może się coś źle dograło, nie wiem. Naprawdę nie jestem w stanie tego powiedzieć teraz. Now look here, son. I got a problem, and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Oh, shit. No, moi kochani, to jest ta misja. Najbardziej wkurwiająca misja z całej sagi GTA. Misja z helikopterkiem. Pozwólcie, że się usiądę odpowiednio. Ja pierdzielę. Siedem minut rozmieścić bomby. Aha, jak się leci w dół.
O kurde. Dobra. Mała poprawka, bo kamerkę będę sobie wyłączać. Klawiatura. Lufa, kamera w lewo. 4. Lufa w górę, balans w tył. Tak. Num 8, balans w przód. Num 5. Prawo, tak. Tak. O. Ja pierdzielę. Takiego stresa mam, że szok. A następne piętro. Kurde. A? Leży. Ja pierdzielę, no dalej. Najgorsze jest to, że nie mogę zniszczyć tego helikopterka. Muszę tu znaleźć, na tym piętrze teraz. Tutaj gdzieś jest. Za tym, za tą ścianą jest. O, jest tutaj. To szczerze powiem wam, po tylu razach, ile grałem w tą grę, no to w końcu się nauczyłem tą misję wykonywać, no ale za pierwszym razem powiem wam szczerze, że też mi nie za dobrze wyszło, bo nie pamiętam, za którym razem tą misję zrobiłem. A jeszcze nie było wtedy YouTube'a i gameplayów takich, żeby móc wiedzieć więcej na temat samej gry. Dobra. Lecimy i na ostatnie piętro. Ach, nie tak, nie tak, nie tak. Chciałem sobie ułatwić, ale nie wyszło. Serio, gdzie są te schody?
Już strzelają. O. A jeszcze jedno piętro do góry. Teraz pytanie, jak muszę mocno błądzić tutaj. O, dobra. No i pięknie. I za pierwszym razem misja zrobiona. Piękny wybuch. Już straż pożarna na miejscu. No to teraz Mr. Ricardo Diaz. Chyba, że dostaniemy nagle jakiś telefon od jakiejś osoby związanej z misjami w budkach telefonicznych. Ale wątpię. Dobra. Ale poszedł. No to cóż, braku laku, musimy jechać do Diaza. Niechętnie to robię, bo... No niestety nie przepadam za gościem, nie trawię go. Nigdy nie był moją ulubioną postacią w tej grze. Puchnijmy sobie motocykl. Idealnie się nadaje na przejażdżkę w deszczowy dzień. Dobra. Your head off. Who is this dickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me. I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse. You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work Shut for up. Me. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Jeźdź do domu złodzieja i dowiedz się, gdzie przechowuje kasę. Dobrze, to jest szeroka droga. Z
Zawsze lubiłem w tej grze jeździć tymi motocyklami. Bo są bardzo... O kurde. Bo są bardzo sterowne. Tu nie ma. Oh shit. Loser. Too slow, granddad. You better keep on running, asshole. Kurde, dostałem. O, prosto w tylną oponę. Kurde, uciekł. No nie wierzę, typek idealnie w tylną oponę trafił. No już muszę teraz tą misję zrobić. Dobra. Pominę wam szczegółów dojazdów i widzimy się już na miejscu. No już jesteśmy na miejscu. Standardowe procedury. Okienko. Typek. Jedną gwiazdkę mamy. To tam nie jest. Kurde, aż korci, żeby go zastrzelić. Nie mogę po prostu za blisko niego za blisko gościa podjeżdżać, bo wtedy strzela do mnie. Trochę nudne jest to teraz, no ale... Najnudniejszy pościg w historii.
Nie pamiętam, o co tu chodziło dokładnie. Nie wiem, czy to właśnie nie jechałem do tego domku tych burritos. No, chyba gang burritos. No, to jest tutaj. Trzeba przejechać tam obok niego. No. O Boże. Chyba wiem, że gdzieś chyba broń była. No właśnie. Tutaj. Zawsze się przyda. Weźmy auto burritosów. Dobra. To nic, ja jadę się zapisać, misja została wykonana. Ogólnie chodziło najpierw o pościg. Kolejnej misji, jeśli dobrze mi się wydaje, będziemy tutaj też jechać, ale z zamiarem zdobycia kasy i pozbycia się kolesia. Ale to już w następnym tygodniu, w następnym odcinku, na który już Was zapraszam. A teraz dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie fanpage, zostawiajcie łapki pod filmikami. Słuchajcie, to wszystko na dziś. Widzimy się w następnym tygodniu w kolejnych odcinkach z gry Grand Theft Auto Vice City. Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie i cześć!